Dzień dobry Państwu, witam serdecznie po krótkiej przerwie ponownie na scenie ukraińskiej tegorocznego forum. Ja nazywam się Daniel Szeligowski, zajmuję się tematyką ukraińską w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Mam przyjemność dla Państwa poprowadzić dzisiejszy panel dotyczący inwestowania na Ukrainie i gwarancji dla inwestorów. Brytyjczycy mawiają, że po tej dłuższej obiadowej przerwie należy opowiadać żarty, ale to jest na pewno temat nie do żartów, bardzo poważny. Myślę, że przed nami bardzo ciekawy panel, nie tylko ze względu na ciekawą tematykę, ale również, a może przede wszystkim ze względu na to, że bardzo ciekawe grono panelistów Państwo organizatorzy oddali do mojej dyspozycji na następne 40 minut. Zaczynając, drodzy Państwo, od mojej lewej strony, pan prezes Rafał Brzoska, założyciel, prezes zarządu grupy kapitałowej Integer, do której należy marka InPost, partner tegorocznego forum. A pan prezes Jerzy Kwieciński, wiceprezes zarządu banku Pokaosa. Pan prezes Jacek Piechota, prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. I pan Marcin Graczek, pełnomocnik zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu do spraw marki polskiej gospodarki. Bardzo dziękuję panowie za przyjęcie tego zaproszenia. Jak mówiłem, no, temat nie jest do żartu. 411 miliardów dolarów to jest to, co szacował Bank Światowy w marcu tego roku razem z ukraińskim rządem koszty przyszłej odbudowy Ukrainy. To jest, drodzy państwo, żeby mieć jakiś punkt odniesienia, dwukrotność ukraińskiego PKB sprzed inwazji. Rekordowe 200 miliardów dolarów to jest wartość ukraińskiej gospodarki w roku 2021. To nam pokazuje, że Ukraina nie poradzi sobie z odbudową tylko i wyłącznie polegając na własnych siłach, będzie potrzebowała pomocy z zewnątrz. Ten plan, który władze ukraińskie przedstawiły na konferencji w Lugano, on opiewał na bagatela 750 miliardów dolarów, bardzo dobrze pokazywał, jak wielką rolę będzie miał odegrać w przyszłej odbudowie kapitał prywatny. Być może będzie to decydująca składowa powojennej odbudowy ukraińskiej. I w tym miejscu chciałbym zacząć i z pierwszym pytaniem zwrócić się do pana prezesa Jacka Piechoty. No właśnie, z punktu widzenia prywatnego inwestora, który przychodzi teraz na Ukrainę, to co to jest za rynek? Z jaką sytuacją już poza wojną ma do czynienia? Czy ja mam już wyczerpać czas na naszą debatę, bo o tym, z jaką sytuacją ma polski przedsiębiorca na Ukrainie do czynienia, możemy bardzo długo. Ja już mogę książki pisać. Ja dam panu prezesowi 4 minuty. Ja już mogę książki pisać o przygodach polskich przedsiębiorców na Ukrainie. Wiadomo z jakiego powodu wynikających. Ale tak trochę żartem, ale też i na bardzo poważnie. Bo rzeczywiście to jest kluczowy problem Ukrainy. Ja się bardzo boję tego zderzenia świata zachodniego z ukraińskimi realiami. Mieliśmy ostatnio odwołanie ministra Reznikowa. Nawet w takim sektorze, w którym wydawałoby się, że korupcji w stanie wojny być absolutnie nie powinno. Więc to po pierwsze. Po drugie, jest ogromne zainteresowanie obecnością w Ukrainie. No, ta liczba ponad chyba 2,5 tysiąca firm, które się na liście PAIH-u zapisały jako zainteresowane udziały w procesie odbudowy, jest przeogromna. Wiele firm, i do tego namawiamy przede wszystkim, szuka partnerów ukraińskich. To jest w ogóle, żeby na Ukrainie dobrze prowadzić biznes, trzeba mieć, uważam, sprawdzonego, wiarygodnego ukraińskiego partnera. Tacy też są. My mamy dzisiaj w Izbie blisko 500 firm polskich i ukraińskich. To naprawdę jest dobry potencjał. Po trzecie, są już inwestycje w Ukrainie. To nie jest tak, że ich nie ma. Ostatnia decyzja Philip Morris o zainwestowaniu 120 milionów złotych na zachodniej Ukrainie w produkcję. Notabene inwestycje już zwiększono, bo firma uznała, że trzeba schrony wybudować pod fabryką, by zapewnić bezpieczeństwo swojej załodze. Oni już ponieśli straty ludzkie w Charkowie. Także są już inwestycje w Ukrainie. Mało tego, ostatnia informacja wicepremier, minister gospodarki Swirydenko jest taka, że następuje w Ukrainie ożywienie gospodarcze. W takim ekstremalnie trudnym czasie szacują, że będą mieli do 4% wzrostu PKB. Oczywiście przy stracie 30% to wiadomo, że ale jest szansa, że odbijają się od dna. Więc to już dzisiaj trzeba szukać możliwości miejsca. I rzeczywiście zaczynają do nas trafiać polscy przedsiębiorcy, bardzo poważni przedsiębiorcy, którzy pytają się, jak się już dzisiaj zakotwiczyć, umiejscowić w Ukrainie. Nieruchomość, firma i tak dalej. To się już teraz dzieje. I całe szczęście. No bo kto pierwszy, ten będzie lepszy.
właśnie. I dlatego teraz chciałbym się zwrócić do pana prezesa Rafała Brzoski. Z pana punktu widzenia, jakie są kluczowe warunki, które by poprawiły ten wizerunek inwestycyjny ukraiński? Mówimy cały czas o wojnie, tak? Ale wojna nie jest jedynym tutaj, myślę, jedyną przeszkodą dla inwestora. Dzień dobry państwu. Tak, rzeczywiście z perspektywy polskiego, ale myślę, że każdego biznesu, który myśli o tym, w jaki sposób partycypować w odbudowie, a ta odbudowa no, będzie wiązała się z konkretnymi nakładami, ale też z konkretnym ryzykiem. I to ryzyko dzisiaj jest cały czas przede wszystkim polityczne. Można powiedzieć, że na zachodniej Ukrainie ten biznes rzeczywiście zaczyna odżywać, zaczyna rosnąć i to są decyzje biznesowe do podjęcia przy olbrzymim ryzyku. I tego ryzyka większość firm dzisiaj, realnie, gdyby tak te wszystkie firmy, które wyraziły chęć wzięcia udziału w odbudowie, zapytać, dobrze, to teraz mówimy, sprawdzam, ile, kiedy i czy od stycznia. Obawiam się, że ta ankieta wyglądałaby mało optymistycznie, nie? Ponieważ każdy oczekuje, że jednak... Pytamy te firmy. I jaka była odpowiedź? No, zaraz o tym szerzej. No właśnie. Wrócimy. Więc uważam, że dzisiaj kluczem jest to, by to ryzyko rozkładało się czy na instytucje światowe, czy jeżeli mówimy na przykład o powoływaniu specjalnych funduszy, w których mamy do czynienia z partnerstwem trochę publiczno-prywatnym, to jeżeli do tego dochodzą gwarancje ochrony tego kapitału, to będziemy się musieli wtedy zmierzyć z kluczowym problemem, który na Ukrainie istnieje, czyli z gigantyczną korupcją. I dla tych wszystkich, którzy nie testowali biznesu na Ukrainie, ja testowałem wprawdzie 8 lat temu, ale były to bolesne lekcje, to rzeczywiście ta gwarancja jest kluczowa. I teraz pytanie, kto ma dać tą gwarancję? Czy tą gwarancję da państwo, da rząd, da Unia Europejska, czy też instytucje międzynarodowe, tak jak Bank Światowy chociażby. To kto powinien? Moim zdaniem zdecydowanie wszyscy po trochu. Czyli jeżeli tworzymy fundusze publiczno-prywatne, to z założenia ten komponent equity znajduje się tam już i po stronie publicznej, i po prywatnej. Więc teraz pytanie, kto jest w stanie dodatkowo zasekurować tego typu inwestycje, ale kto też jest w stanie od strony politycznej wymusić na partnerach ukraińskich, no, że te pieniądze po prostu nie przepadną. I to jest największe ryzyko do zaadresowania. A pieniądze się znajdą. Uważam, że kapitał, zwłaszcza w takich sytuacjach, ma apetyt na ryzyko, tylko to ryzyko trzeba ograniczyć w tych kluczowych obszarach, których się nie kontroluje. Czy pan się zgadza z tym, co mówi prezydent Zełenski, że kto pierwszy, ten lepszy, kto już dzisiaj będzie na Ukrainie, ten będzie miał lepszą pozycję wyjściową? A co pan prezydent ma powiedzieć? No oczywiście, że musi tak mówić. Musi tak mówić. Uważam, że akurat nie ten, kto pierwszy, ponieważ na początku jest to pole minowe, na którym nikt jednak nie chciałby stracić dużej części swojego biznesu, ale już ta druga fala po pionierach ma szansę naprawdę odegrać kluczowe znaczenie. I teraz wszystko jest w rękach prezydenta, rządu Ukrainy, by właśnie zachęcić tych pionierów, którzy akceptują ponadprzeciętne ryzyko i wtedy też otrzymują ponadprzeciętną premię. Więc bardzo wiele rzeczy jest w rękach naszych ukraińskich partnerów, chociażby kwestie ochrony korupcyjnej, antykorupcyjnej tarczy, każdej właściwej inwestycji, w której ten komponent zagraniczny miałby być inwestowany. Pan prezes wspomina o kapitale, który się znajdzie. Z tego powodu chciałbym się zwrócić z pytaniem do prezesa Jerzego Kwiecińskiego. Bank Pekao S.A. przygotował kilka miesięcy temu bardzo ciekawy raport, największa odbudowa współczesnej Europy poświęcony Ukrainie, to nie jest produkt lokowany, to jest naprawdę bardzo dobra analiza, która wskazuje na coraz trudniejsze warunki na rynku, jeżeli chodzi o dostęp do kapitału. Czy pan prezes uważa, że polski rynek ma wystarczającą ilość tego kapitału, żeby rzeczywiście zaangażować się w odbudowę Ukrainy? Panie redaktorze, wspomniał pan o paru liczbach, tam szczególnie o tych oczekiwaniach, które są kierowane do świata zewnętrznego przez Ukrainę i one faktycznie one są dużo większe nawet niż 500 miliardów dolarów. Te najbardziej znaczące oceny to są właśnie te, które idą z ONZ-u ostatnio i właśnie które idą z Banku Światowego, no, które mówią o kwotach przewyższających 400 miliardów dolarów.
Ale wie pan, ja bym to trochę inaczej uniósł, bo ludzie nie rozumieją, co to jest PKB, ale plan Marshalla, który był dla Europy stworzony, dla całej Europy, nie tylko dla Niemiec, trzeba powtórzyć, po II wojnie światowej, na obecne ceny to jest około 150 miliardów dolarów. Czyli to, o czym mówimy, to jest mniej więcej 3 razy tyle. Również, może nie wszyscy państwo wiecie, ale całe wsparcie z Unii Europejskiej do Polski, które przyszło w postaci środków europejskich, to jest nieco ponad 160 miliardów euro, z czego mniej więcej 1/3 my żeśmy wpłacili, czyli netto otrzymaliśmy ponad 100. Faktycznie skala tych programów przy pomocy środków europejskich realizowana jest jeszcze większa, bo ona przekracza 200 miliardów euro, bo mieliśmy wkład własny. Ale to proszę zobaczyć, że to, co Ukraina miałaby w tej chwili zrobić, to jest mniej więcej 2 razy tyle, co myśmy przez 20 lat w Polsce realizowali. I my jesteśmy takim czempionem w Unii Europejskiej. To Polska jest wskazywana jako państwo, które jak gdyby nie tylko wydaje, nie traci tych pieniędzy, ale takie wydaje, że one się przekładają na faktyczne korzyści, na wzrost gospodarczy, na podniesienie jakości życia. A tu mówimy o Ukrainie, która ma skonsumować dwa razy tyle, co najmniej. Więc jak gdyby to oznacza, że całe środowisko międzynarodowe to nie jest tak, że wystawi czek na 400 miliardów i powie proszę bardzo, tu dla was jest ten czek dla rządu, dla państwa ukraińskiego i teraz możecie sobie tymi środkami zarządzać jak chcecie. Tak nie będzie. Po pierwsze dlatego, że Ukraina jest jednak gospodarczo w tej chwili bardzo słabym krajem. Jest 5-krotnie mniejszym pod względem PKB nominalnego, mniej więcej 4 razy, jeżeli bierzemy pod uwagę siłę nabywczą od Polski. Oczywiście przy mniejszej ludności trzeba wyraźnie powiedzieć, bo w tej chwili to nie jest tak, jak było przed wojną, tylko na Ukrainie żyje dobrze poniżej 30 milionów ludności. Ale jak gdyby ten program jest po prostu gigantyczny. I teraz w kraju, o którym tu wszyscy mówimy i wiemy, panuje bardzo duża korupcja i mniej więcej połowę gospodarki jest pod kontrolą oligarchów. Więc ja jestem absolutnie przekonany, że te pieniądze na dużą skalę nie zaczną płynąć, dopóki Ukraina nie dogada się ze światem zewnętrznym, czytaj z instytucjami międzynarodowymi, ale tutaj największą rolę na pewno odgrywa grupa G7, w której jest i Unia Europejska, i Stany Zjednoczone, stwarzając system, który zapewni właściwe wykorzystanie tych pieniędzy. Jakby ktoś mnie zapytał, czy Ukraina dzisiaj jest przygotowana do tego... Chciałem o to właśnie zapytać. Absolutnie nie. Absolutnie nie jest do tego przygotowana. Ale też jest drugie pytanie. Czy ten proces już się zaczął? Absolutnie tak. Dlaczego? Dlatego, że w Ukrainie cały czas są zniszczenia. Są zniszczone mosty, drogie, jest infrastruktura energetyczna, a ludzie tam po prostu muszą żyć. Są niszczone dachy, okna, które muszą być wymieniane i na to już w tej chwili wsparcie jest realizowane, tylko nie jest to w tej chwili zorganizowane w taki sposób kompleksowy. Jest jak gdyby organizowane ad hoc od projektu do projektu, czyli na takiej zasadzie, że nie wiem, lokalny włodarz, odpowiednik naszego wójta czy burmistrza miasta ma potrzeby, szuka tych pieniędzy, dostaje te pieniądze od jakiejś organizacji międzynarodowej i szuka kogoś, kto by mu to zrealizował. Więc jest to tak trochę bardzo ręcznie organizowane. Natomiast wykorzystanie tych potężnych pieniędzy naprawdę będzie wymagało stworzenia olbrzymiego aparatu, który będzie nie tylko zdolny wydawać pieniądze, bo to nie o to chodzi, tylko żeby one po prostu no, nie wyciekały i żeby one szły na to, na co one są przeznaczone. I teraz to jest oczywiście olbrzymia szansa dla naszego polskiego biznesu. I tu chciałbym powiedzieć coś z pozycji banku, bo jako bank jesteśmy z banków komercyjnych, nie mówię tu o Banku Gospodarstwa Krajowego, który jest tam bardzo aktywny, oczywiście, ale z banków komercyjnych jesteśmy bardzo aktywni na rynku ukraińskim, byliśmy, ale mimo wszystko skala działalności polskiego biznesu
zarówno handlowej, a tym bardziej inwestycyjnej, o której tutaj pan prezes Brzoska mówił, jest naprawdę niewielka. To nie o takiej działalności my myślimy. I to nie wystarczy jak gdyby zgłosić się i powiedzieć tak, ja jestem zainteresowany. Tylko trzeba będzie wykładać swoje własne pieniądze. I tutaj bez wsparcia państwa się nie obejdzie. Właśnie to. Tutaj stawiam kropkę i zwracam się do pana dyrektora Marcina Greczyka. To jak to jest? Te ponad 2000 firm, które się już ponad 3000, które się zgłosiło i które deklarują zainteresowanie wznowieniem eksportu na Ukrainę i udziałem w odbudowie. Tak realnie, czy to jest dużo, czy to jest mało? Ja myślę, że warto zacząć od tego, że my, jeżeli mówimy o programie odbudowy Ukrainy, to mówimy o dwóch okresach. W okresie w trakcie trwania działań zbrojnych i po zakończeniu działań zbrojnych. Bo ten proces i te działania, które przez nasz program się dzieją, cały czas trwają. Zagraniczne biuro handlowe w Kijowie, Pajku, działa cały czas od początku, od pierwszego dnia wojny. Czasowo pracownicy byli relokowani do Warszawy, ale cały czas obsługiwali polskie, nie tylko polskie firmy, dlatego że część polskich firm, tak jak bank, o którym mówił pan prezes, należący do PKO, cały czas działa na Ukrainie i polskie firmy są tam obecne. Tych firm chce być coraz więcej, ale rzeczywiście to, co panowie mówili, oni zgłaszają szereg problemów. Jeżeli chodzi na przykład o sektor budowlany, najczęściej to są problemy bardzo przyziemne, można by powiedzieć, no bo żeby odbudowywać infrastrukturę, trzeba tam zawieźć sprzęt budowlany. Ale większość tego sprzętu, który te firmy mają, jest w leasingu. Firmy leasingowe nie zezwalają na wyjazd sprzętu za granicę, na teren działań wojennych, bo ten sprzęt po prostu nie może być ubezpieczony, więc firmy oczekują, że polityka firm leasingowych będzie tutaj dużo bardziej dostępna dla nich, tak żeby oni mogli uczestniczyć. Więc tych problemów, które barier zgłaszają, jest więcej. Mówili panowie o korupcji, ale korupcja to jest tylko czubek góry lodowej. Na Ukrainie mamy bardzo niezrozumiały i niejasny system prawa zamówień publicznych, co sprawia, że przetargi dla wielu polskich firm są niejasne, niezrozumiałe. Mamy problem ze zwrotem VAT-u, gdzie polscy przedsiębiorcy skarżą się, że tego zwrotu VAT-u nie otrzymują, a na przykład przedsiębiorcy niemieccy otrzymują, bo sądy ukraińskie tutaj nierówno traktują naszych przedsiębiorców. Więc tych problemów jest więcej. Mamy na szczęście w grupie PFR KUKE, czyli Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, która bardzo prężnie działa i pomaga tutaj eksporterom. A 7 września pan prezydent podpisał nowelizację ustawy o ubezpieczeniach gwarantowanych przez Skarb Państwa, która no, jest wyjściem, krokiem do przodu właśnie na wszystkie te oczekiwania. Ustawa wchodzi w życie 2 tygodnie od podpisania, więc wydaje się, że to też sprawi, że eksporterom będzie o wiele łatwiej na Ukrainie. Ja przepraszam, wchodząc słowo, znaczy już jedną rzecz pan sam dodał właśnie 8 września i tutaj szacunek dla pani minister Emilewicz od momentu powołania nareszcie zespołu międzyresortowego do spraw współpracy rozwojowej polsko-ukraińskiej i pełnomocnika rządu w osobie pani minister Emilewicz. Naprawdę oceniamy to, że nastąpiło nareszcie przyspieszenie w działaniach. Przyspieszono pracę nad ustawą o ubezpieczeniach eksportowych. Tam jest ubezpieczenie i od ryzyka inwestycyjnego, co bardzo ważne, i od ryzyka, jeżeli chodzi o transport i właśnie samochody w leasingu, czy środki produkcji w leasingu. Także to jest naprawdę duża, duża sprawa. Czekamy jeszcze na fundusz inwestycyjny, który będzie wsparciem właśnie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego dla polskich przedsiębiorców. Natomiast co do kwestii tych, o których pan wspomniał, system zamówień publicznych, no niestety polscy przedsiębiorcy muszą zrozumieć i nauczyć się systemu ProZorro. Nie zawsze tego chcą. Tam są luki. My też wspólnie z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Polskich w Ukrainie interweniujemy, aby te luki zamykać, aby to było jak najbardziej jasne, klarowne, czytelne, ale kilka lat temu Ukraina dostała światową nagrodę za system ProZorro i o tym też trzeba powiedzieć. Tylko tego systemu zamówień publicznych trzeba się nauczyć, niestety, po ukraińsku. Panie prezesie, jak pan już jest przy głosie, to pytanie niekoniecznie o polskie podwórko. Ukraiński fundusz rozwoju, który został zaprezentowany podczas konferencji budowy w Londynie. Co to jest i co tam jest dobrego lub złego z polskiego punktu widzenia?
Prezes Jerzy już mówił o tych doświadczeniach z Ukrainą, z finansowaniem z Ukrainą. Ma Ukraina rzeczywiście sprawnie działającą instytucję w postaci Ukraine Investu, partnera PAIH-u i rzeczywiście to zrozumienie wśród ukraińskich decydentów, elit o tym, że od traktowania przedsiębiorcy, traktowania inwestora zależy tak naprawdę przyszłość Ukrainy, bo nie ma lepszego ambasadora inwestowania w Ukrainie, jak zaangażowany i zadowolony z tej inwestycji w Ukrainie przedsiębiorca. Więc prezydent Zełenski w ostatnim czasie podpisał ustawę rozszerzającą wsparcie dla inwestorów zagranicznych. Zachęcamy do współpracy z Ukraine Investem. Natomiast co tutaj odbudowy Ukrainy, to tutaj padło hasło konferencji w Lugano. Dla mnie bardzo znaczące po konferencji w Lugano, którą przygotował rząd ukraiński, było wystąpienie Ursuli von der Leyen. Bardzo znamienne. Ona po Lugano powiedziała, to nie rząd ukraiński będzie decydował o tym, jak będą wydatkowane środki przeznaczone przez Unię czy zachodnich donorów na odbudowę Ukrainy. Zachód już się nauczył, że te środki muszą być bardzo ściśle monitorowane. Po wielu, wielu latach doświadczeń, po wielu różnych słynnych aferach o budowaniu przez wicepremierów fotowoltaiki czy energetyki wiatrowej i tak dalej, i tak dalej. To znowu dyskusja na zupełnie inne spotkanie. Więc świat się zachodni tego nauczył i w tym ja też widzę nadzieję, że przy tej rzeczywistości ukraińskiej to monitorowanie ze strony Zachodu każdego dolara czy każdego euro, które będzie trafiało do Ukrainy, będzie rzeczywiście skuteczne. Pan mówi o nadziei i to się świetnie składa, bo ja z tego właśnie powodu się zwracam teraz do prezesa Rafała Brzoski. Znalazłem sobie taki cytat z jednego z pana wywiadów w styczniu tego roku. Mianowicie pan powiedział następujące słowa. Ukraina, gdy stanie się częścią wspólnoty europejskiej, będzie największym rynkiem, na którym firmy polskie, w tym również my, upatrujemy dużych szans. Rynkiem stosunkowo młodym, ambitnym, tak jak rynek polski. Czy pan prezes dalej ten optymizm podziela? Od stycznia trochę się być może zmieniło, czy pan dalej jest optymistą? Ja rozczaruję kolegów, ale tak. Uważam, że nie ma nic lepszego, co może się wydarzyć, gdy tuż przy naszych granicach powstaje nowy rynek zbytu i to gigantyczny, nie demograficznie, bo tak jak wiemy, Ukraina się wyludnia i będzie się wyludniała i katastrofa demograficzna jest największym pewnie wyzwaniem Ukrainy na średnią i dłuższą perspektywę czasową. Ale absolutnie wierzę, że jeżeli w odpowiednim setupie polskie firmy będą w stanie kawałek tego trzykrotnego planu Marshalla czy czterokrotnego planu Marshalla jednak dla siebie zagospodarować, czy w formie inwestycji bezpośrednich, czy nawet jako, nie obrażajmy się, bycia poddostawcą, tak? To znaczy, jeżeli duży koncern amerykański czy niemiecki będzie miał duże kontrakty na Ukrainie, to przecież nie będzie tam wysyłał wszystkich specjalistów, nie będzie wszystkich półproduktów transportował z Niemiec. Mamy do czynienia dzisiaj z deglobalizacją gospodarki. Wielki trend, który powoduje, że jednak Europa będzie chciała być samowystarczalna. Jeżeli będzie chciała być samowystarczalna, to zapotrzebowanie na specjalistów będzie się rozkładało w całej Europie. Oni nie będą czekali na moment rozpoczęcia odbudowy Ukrainy. A tu jest właśnie największa szansa nasza, demograficzna, kapitałowa, know-how, które posiadamy, kadra, która odbudowywała Polskę przez ostatnie 30 lat, więc paradoksalnie, jakkolwiek dzisiaj brzmi to dość mocno egzotycznie, patrząc na to, że mamy pełnoskalowy dzisiaj konflikt wojenny, który mam wrażenie, że przyspiesza, nie zwalnia, to uważam, że moment, w którym ten konflikt czy zostanie zawieszony, czy zakończony, ta dyskusja na temat szansy dla Polski jest absolutnie kluczowa. I czy to będzie 5% w tym torcie, czy 10%, nie liczę na 15%, to w skali tych środków, które będą tam inwestowane, uważam, że polskie firmy, te najodważniejsze, mają szansę na tym skorzystać. Jedno zdanie uzupełnienia, jeśli mogę, bo ja rozmawiając z przedsiębiorcami, którzy są w programie, my widzimy, że jakby oni podzielają ten optymizm, bo nie ma naprawdę branży,
i sektora, który nie byłby zainteresowany. Sektor kosmetyczny, co mogłoby się wydać, że teraz wojna, a sektor kosmetyczny, który się zgłasza, sektor spożywczy, nie ma naprawdę branży, która nie chciałaby się włączyć w ten program. Ja dam konkretny przykład. Jestem inwestorem w jednej z firm, która jest producentem żywności. W dawnym Bakalandzie, dzisiaj to jest Foodwell. Dokładnie rok temu na konferencji żywnościowej, spożywczej, która odbywała się w Warszawie, powiedziałem coś, co nie wszyscy widzieli, że Polska, tak jak mówiło się zawsze, że Ukraina jest spichlerzem Europy, Polska może być największym dostawcą żywności przetworzonej na Ukrainę docelowo. Dlaczego? Ano dlatego, że my dzisiaj widzimy popyt na produkty pochodzące z Polski. Jeszcze rok temu była gigantyczną barierą był limit 200 tysięcy złotych bodajże, które maksymalnie mogło KUKE ubezpieczyć. Więc w sposób sztuczny spółka dzieliła zamówienia na paczki, żeby móc realizować dostawy. I dzisiaj ukraińska sieć Silpo jest jednym z największych importerów żywności Foodwella. Więc absolutnie się zgadzam z kolegami i koleżankami z biznesu, że jeżeli jest tylko i wyłącznie szansa, to uważam, że polscy przedsiębiorcy naprawdę akurat w podejmowaniu rękawicy i szans jesteśmy chyba najlepsi w Europie. A pan prezes w tej swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na jeszcze jedną ważną rzecz. Pojawił się warunek, gdy Ukraina stanie się częścią wspólnoty europejskiej. Czy pan uważa, że te polityczne kwestie, potencjalne przystąpienie do Unii Europejskiej, bezpieczeństwo, które może zapewnić NATO, czy to jest kwestia kluczowa dla inwestora, czy bez tego politycznego parasola Ukraina też będzie ciekawa? Oczywiście nie wierzmy w to, że Ukraina zostanie członkiem Unii Europejskiej w skończonym, bliskim czasie. Nie wierzmy w to. Tu mówimy o takim totalnym blue ocean, który się otworzy w momencie, gdyby to wydarzenie nastąpiło. Już dzisiaj wszyscy jesteśmy mądrzejsi, już widzimy, że nawet sama Ukraina chyba nie bardzo wierzy, że będzie kiedykolwiek członkiem NATO i musi bronić się sama. A z drugiej strony nie zawsze będzie łatwa droga dojścia do tego, by być pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Natomiast inne elementy, o których powiedziałem na samym początku, czyli minimalne gwarancje instytucji finansujących, ale też rządów, które chcą brać udział w tej odbudowie i przyciągać ten kapitał, są konieczne, więc będą firmy, które będą czekały na kompletny de-risking Ukrainy i te wejdą jako ostatnie i będą te, które będą akceptowały podwyższony poziom ryzyka jako Ukraina nie będąca członkiem wspólnoty europejskiej, ale już na tyle asekurowana przez chociażby ubezpieczenia czy przez gwarancje rządowe, że jednak ten kapitał tych pionierów będzie tam w pierwszej kolejności trafiał. Ponadprzeciętne ryzyko, ponadprzeciętna premia. Klasyka, jeżeli chodzi o inwestycje. Ja chcę zwrócić uwagę na polski przypadek. My się szybciej znaleźliśmy w NATO niż w Unii Europejskiej. Mimo tego, że jak rozmawiałem z ministrami rządu premiera Mazowieckiego, byli przekonani, że szybciej będzie odwrotnie. Dlaczego? Dlatego, że uważali, że wejście do Unii jest decyzją polityczną, a NATO, no to mieliśmy oficerów kształconych w Moskwie, infiltracja i tak dalej, i tak dalej. Nie. Unia Europejska jest przede wszystkim organizmem ekonomicznym. To dopiero wtedy, kiedy obie strony uznały, że rozszerzenie jest opłacalne dla obu stron, mogło nastąpić rozszerzenie. Ale a NATO było decyzją polityczną, co stało się znacznie szybciej niż nasze członkostwo. Ale Ukraina już dzisiaj ma umowę o pogłębionej strefie wolnego handlu, DCFTA. Ona przyniosła przełom w relacjach gospodarczych. My staliśmy się drugim partnerem handlowym Ukrainy przed wojną. Jeszcze w 2011 roku, przepraszam, w 2020 roku nasi prezydenci w Kijowie stawiali przed biznesem zadanie, żeby przekroczyć 10 miliardów obrotów w dolarach w naszych relacjach handlowych. Biznes dokonał tego z nawiązką. W 2021 było już 12,5 miliarda obrotów. Więc z chwilą otwarcia rynków, umowy DCFTA, te relacje handlowe zaczęły się żywiołowo rozwijać. Więc ja jestem przekonany, że my sobie świetnie podpisuję się pod tym, co prezes powiedział. My jako biznes świetnie damy sobie radę w tym wszystkim i będziemy absolutnie beneficjentami tej polsko-ukraińskiej współpracy. Pytanie w takim razie. Ja chciałem zwrócić na jedną uwagę, bo fajnie, że jesteśmy optymistyczni i tak jest, ale ja wspominałem, że nadal nasza obecność na Ukrainie
zarówno handlowa, jak i inwestycyjna naprawdę jest skromna. Inwestycyjna, bo handlowo nie jest tak źle wcale. Nie, zarówno handlowa, jak i inwestycyjna. Mimo wszystko, tym już jesteśmy drugim partnerem, ale jeżeli porównujemy wymianę handlową, którą Polska ma z drugim dużym naszym sąsiadem, czyli z Niemcami, to jest kilkanaście razy, no niestety mniej. A nie mówię, że to ma być dokładnie taka sama, ale ta dysproporcja jest tu naprawdę, naprawdę olbrzymia. Ale ja chciałbym zwrócić na jedną rzecz uwagę, że jednak mimo wszystko deklaracje ze strony najważniejszych partnerów zagranicznych ważnych dla przyszłości Ukrainy, czyli ze strony Unii Europejskiej, padły. Ukraina jest kandydatem. To oczywiście nadal nie jest pewną rzeczą, bo kandydatem jest też Turcja od kilkudziesięciu lat. I formalne negocjacje się jeszcze nie zaczęły. Też trzeba pamiętać, że te negocjacje też wcale takie szybkie nie będą. Nam to zajęło 10 lat, to przypominam, od momentu, kiedy żeśmy wystąpili, do czasu, kiedy żeśmy weszli w te struktury. Nawet od momentu wystąpienia, 12 lat nawet. No właśnie. Także to na pewno nie będzie szybki proces. Jednak NATO powiedziało wyraźnie na ostatnim szczycie, nie powiedziało kiedy, ale powiedziało, że Ukraina zostanie. I też trzeba pamiętać, że my mamy takie przypadki w życiu międzynarodowym, gdzie kraje mogą się bardzo dobrze rozwijać, pomimo tego, że są w stanie wojny. Tutaj w Krynicy jest forum nasze polsko-koreańskie. Korea Południowa jest cały czas w fazie wojny z Koreą Północną. Czy przez to nie ma tam inwestycji? Jak najbardziej są, kraj się świetnie rozwija. Czy inny przykład Izraela, który jest cały czas otoczony nieprzyjaznymi, też jest w stanie wojny. Jak się Izrael rozwija? Świetnie. Więc trzeba również przygotować się na taką sytuację, że to rozwiązanie, które będzie wypracowane, będzie też swego rodzaju hybrydowe, czyli że ta wojna nie zakończy się dokładnie tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, czyli że wojska rosyjskie zostaną całkowicie wyparte ze wszystkich terytoriów i że nie będzie zagrożenia, bo to zagrożenie niestety cały czas będzie. I to rozwiązanie będzie musiało pozwolić na to, żeby to państwo normalnie funkcjonowało, łącznie z potencjalnym członkostwem i w NATO, i w Unii Europejskiej. A to oznacza otwarcie się na inwestycje, więc tu znacznie ważniejsze będą gwarancje międzynarodowe, żeby to państwo mogło funkcjonować pod względem bezpieczeństwa, pod względem rozwoju gospodarczego. A to, co dla nas jest ważne, żebyśmy też wyciągnęli lekcje z przyszłości. Bo ja przypominam, to tutaj siedząc obok mnie kolega świetnie to pamięta, że my bardzo aktywni byliśmy w Iraku w czasie wojny. I też nawet mieliśmy swoich ludzi, którzy jak gdyby czuwali nad tym procesem odbudowy Iraku. I nie wiem, czy tu jest jakakolwiek firma na tej sali, która z tego procesu skorzystała. W zasadzie żeśmy nie skorzystali z tego procesu, więc to też jest... Korzystali Turcy, byli najbliżej. I Turcy, i Niemcy, i Francuzi. Teraz my jesteśmy. Teraz my jesteśmy najbliżej, o to chodzi. To jeszcze jest zbieżność kulturowa z Ukraińcami, to bym jeszcze dotknął. Znaczy my właśnie, mam wrażenie, nie powinniśmy się trochę oglądać na to, czy będą decyzje polityczne, czy nie będą, tylko być gotowi. Bo proszę zobaczyć, co robią inwestorzy z zachodniej Europy. Oni jakby domyślają się, że ten okres może być długi. Gdzie oni inwestują? Inwestują na wschodzie Polski, bo będzie blisko. I stąd będą mogli bardzo szybko się przenieść na Ukrainę, wtedy, kiedy będzie już bardzo bezpiecznie. Więc my też powinniśmy być na to gotowi i też przygotowywać się. No i ten wschód Polski tylko na tym skorzysta, że tam się będzie rozwijało szereg różnych biznesów, które będą gotowe do przeniesienia. Ale chciałbym nawiązać do tego, że według mnie jest wielce prawdopodobna taka sytuacja przejściowa. Nie taka, jaką my oczekujemy, że zakończy się wojna, zakończą się działania i wszyscy powiedzą, teraz jest bezpiecznie,
Proszę bardzo, uruchamiamy programy. Niestety według mnie scenariusz taki przejściowy jest bardzo prawdopodobny, bo jednak mimo wszystko Rosja posiada potężną armię i wszyscy wiemy, że posiada jednak bardzo duże możliwości odbudowy. I będzie wszystko czyniła, żeby te działania w jakiejkolwiek formule, czy stan zagrożenia na terenie Ukrainy trwał. I środowisko międzynarodowe uważam, że będzie musiało stworzyć takie warunki, żeby temu państwu, Ukrainie, pozwolić funkcjonować. Więc tu rola organizacji będzie oczywiście bardzo ważna. Ale co to oznacza? To oznacza prowadzenie tam inwestycji. I to w najróżniejszej formule. Proszę zobaczyć, za parę tygodni, to my to wiemy, nie wiem na ile to jest jak gdyby oficjalna informacja, ale Biuro do Zarządzania Środkami Międzynarodowymi, środkami, które płyną przez struktury ONZ-u, powstaje w Polsce. Będzie w Polsce. To może nie, na początku nie będą miliardy, ale to już będą miliony. I one będą przechodziły przez to biuro właśnie na rzecz Ukrainy. A to są kontrakty, więc polskie firmy będą miały szanse za tymi kontraktami chodzić. Myślę, że warto też zaapelować do polskich przedsiębiorców, żeby się interesowali. Międzynarodowymi przetargami, bo one już są organizowane, a bardzo często polscy przedsiębiorcy do nich nie stają, a powinni, dlatego że te międzynarodowe przetargi są bardzo bezpieczne, gwarantowane przez międzynarodowe organizacje i można już rozpocząć inwestowanie właśnie dzięki takim przetargom. Ostatnie pytanie, bo na tyle mamy czasu. Panie dyrektorze, czy pan, rozmawiając z polskimi przedsiębiorstwami, ma wrażenie, że u nas w Polsce jest świadomość tego hybrydowego, przejściowego okresu, czy raczej jest oczekiwanie, że rzeczywiście najpierw nastąpi zakończenie wojny i później będzie wejście? To, co mówiłem wcześniej, że polscy przedsiębiorcy już tak naprawdę w trakcie działań wojennych w mizernym może zakresie, ale jednak inwestują, więc ta świadomość jest. Pamiętajmy o tym, że polski przedsiębiorca, który ma doświadczenia 40-50 lat systemu, który nie do końca był przyjazny przedsiębiorcom, jest mentalnie wyposażony w różne narzędzia ponoszenia ryzyka i różnych innych umiejętności, które myślę, że w zachodniej Europie nie są aż tak bardzo popularne. Chce pan powiedzieć, że łatwiej sobie poradzimy z korupcją? Akurat nie o korupcji myślę. Z trudnymi ukraińskimi realiami, tak bym to nazwał. Dobrze. W takim razie ostatnie pytanie do pana prezesa Piechoty. Pan też w jednym z wywiadów wspomniał, że ten kapitał polski to jest polska umiejętność bycia na ukraińskim rynku, polscy menedżerowie, to jest to, czego nie ma właśnie Europa Zachodnia. To co koniec końców może przeważyć? Te nasze umiejętności miękkie, czy taki kapitał pieniężny Europy Zachodniej? Kapitałem Zachodowi nie zaimponujemy oczywiście, natomiast mamy wszystkie dane ku temu. My w tym procesie odbudowywania czy budowania nowej gospodarki ukraińskiej, bo to jest też ważne, że będzie to w dużej mierze nowa gospodarka. Te wszystkie nasze atuty, o których pan prezes tutaj świetnie mówi, a do tego jeszcze dołączyłem bliskość kulturową, do tego jeszcze ta wdzięczność społeczeństwa ukraińskiego, którą odczuwa się na każdym kroku, plus właśnie brak doświadczeń Zachodu w poruszaniu się po ukraińskim rynku, to będzie sięganie do polskich menadżerów, to będzie sięganie do polskich podwykonawców, to będzie sięganie do polskich poddostawców. To wszystko przemawia za tym, że te 5 minut jako państwo, jako gospodarka polska wykorzystamy. No a że nasz potencjał inwestycyjny nie jest przeogromny, no to prawda, więc rzeczywiście byliśmy przed wojną tam chyba na 12 czy 13 miejscu, jeżeli chodzi o inwestycje zagraniczne w Ukrainie. Taki jest potencjał gospodarki po prostu. No przy tym, tak czy inaczej uważam, optymistycznym akcentem kończymy naszą dyskusję. Rafał Brzoska, Jerzy Kwieciński, Jacek Piechota, Marcin Graczyk. Serdecznie panom dziękuję i proszę o brawa dla naszych rozmówców.